Co jest cechą charakterystyczną łódzkiej zabudowy? No, można powiedzieć, że prostopadłe ulice. Można powiedzieć, że te ogromne kwartały, które często kryją w środku te podwórka, studnie. No, ale jest jeszcze jedna dosyć wstydliwa rzecz, niespotykana na taką skalę w Polsce, ale i w Europie. Puste parcele w centrum miasta. Nasza Łódź przez dekady rozwijała się, rozlewając na boki, często w sposób zupełnie niekontrolowany. Deweloperzy woleli wybierać działki gdzieś na uboczu, bo jest zawsze, po pierwsze, one są tańsze, po drugie jest je łatwiej zabudować. Zabudowa w ścisłym centrum jest trudna i obłożona różnymi wymaganiami. Także te działki stały przez dekady. Działki bardzo dobrze skomunikowane, działki wartościowe, z dostępem do edukacji, usług i tak dalej. Jednak od kilku lat to się już zmienia. Nasze miasto rozwija się do środka i w efekcie większość zabudowy, która w Łodzi powstaje, powstaje już w ścisłym centrum. Także te działki powoli znikają, ale jeszcze kilka zostało, w tym jedna. No i tak docieramy tutaj, róg Piotrkowskiej Piłsudskiego. Wydawałoby się chyba najbardziej prestiżowa, niezabudowana działka w Łodzi. To jest wręcz niewiarygodne, że ona od lat 70. stała pusta, ale kilka lat temu kupił ją Piotr Miszczal, osoba dosyć kontrowersyjna, działająca na rynku nieruchomości. I wtedy zaczął się cały serial i pasmo różnych zabaw, wydarzeń pomiędzy nim, Urzędem Miasta, a konserwatorem zabytków. Widzieliśmy chyba 3 oficjalne projekty, w internecie krążyło ich 6. Ten ostatni, który pojawił się kilka dni temu, raczej jest taki pozytywny w odbiorze łodzian. Także z tego co wiadomo, ma on pozytywną opinię konserwatora zabytków. Czy dojdzie do jego realizacji? O tym w dzisiejszym odcinku. Był rok 2018, kiedy w licytacji tą działkę o rozmiarze 744 metrów kupiono za 3 miliony złotych. Można by się zastanowić, dlaczego tak tanio. Otóż z prostej przyczyny. W planach przestrzennych jest założony tutaj limit wysokości, który nie może sięgać wyżej niż stająca kamienica obok. Chodzi o ochronę Pierzei Piotrkowskiej. I teraz pewnie ktoś powie, no ale jak to? Przecież tutaj mamy wokół wiele wysokich budynków. No właśnie nie. Piotrkowska bezpośrednio nie jest dotknięta żadną ani zwierz Hiltona, który jest bardzo cofnięty w stronę Kościuszki. Nie jest dotknięta także Red Towerem, który jest wycofany, żeby nie stał i nie psuł tej historycznej Pierzei. I dlatego tutaj konserwator wnosił o to, żeby ten budynek nie był wyższy niż Pierzeja Piotrkowskiej. I to także zostało wpisane do planów przestrzennych, na podstawie których pan Miszczal kupił działkę. Początkowo miał tutaj trafić w ten narożnik hotel z dosyć kontrowersyjnymi dużymi oknami. Budynek był zbyt dominujący w opinii konserwator. Większość deweloperów w takiej sytuacji po prostu pobiegłaby do biura projektowego i poprosiła o dostosowanie go do wytycznych konserwatora, co można powiedzieć jest czymś standardowym i często spotykanym w sytuacji, w której chcemy coś zbudować w ścisłym otoczeniu zabytków. No ale powiedzieć o panu Miszczalowi, że ma duże ego, to nic nie powiedzieć. Po tym jak jego projekt został odrzucony, bo był zbyt dominujący, myślicie, że zaproponował coś skromniejszego? Nie. Wręcz przeciwnie. 110 metrów. Miszczal Tower miał być najwyższym budynkiem w Łodzi. Przypomnę, że dotychczas najwyższa archikatedra to 104 metry, a okoliczny Hilton i zabudowa mieszkaniowa Manhattanu to 80 metrów. Tak porównywalnie, o jakiej skali mówimy, Pałac Kultury w Warszawie to mniej więcej dwukrotność budynku Miszczala. I tutaj pojawiły się różne pytania, choćby pod tym względem, czy ten budynek nie powinien jednak zarysowywać, początkować Piotrkowskiej, a nie ją po prostu zasłaniać. I w momencie, kiedy toczyła się o tym dyskusja, zaczęły się pojawiać jeszcze inne formy rozmowy, jak choćby stawianie osławionych sławojek, jak choćby stawianie tam w tym miejscu dyb. I kiedy już myśleliśmy, że ten cały spektakl będzie trwał jeszcze dalej latami i ta działka będzie stała pusta, pojawiło się oto to, co mam za sobą. Zwróćcie uwagę, że ma już obniżoną wysokość, ma zmienioną funkcję, bowiem mają być to luksusowe mieszkania, a tego bardzo potrzeba w Łodzi. Nie zdajecie sobie sprawy, jaką słabą ofertę mieszkaniową ma śródmieście naszego miasta, zwłaszcza dla osób zamożnych, klasy średniej. I jeśli mamy przeobrażać centrum miasta,
potrzebujemy także przyciągnąć tutaj ludzi z trochę zamożniejszym, grubszym portfelem, bo to oni wydają swoje pieniądze, choćby napędzają lokalny handel. Mamy zatem zmienioną wysokość, mamy zmienioną funkcję. Zwróćcie uwagę także na to, co jest na samym dole, czyli zarysowanie Pierzei Piotrkowskiej i wycofanie trochę tej wieży w głąb. Ona tak naprawdę składa się z kilku pudeł poukładanych na sobie. Te pudła są tak trochę poodsuwane, żeby ta wieża została cofnięta w stronę Manhattanu biurowego. Tworzone są przez to ładne tarasy widokowe. I jakby nie patrzeć, to jest już coś, co zdecydowanie lepiej szanuje to otoczenie. I teraz dochodzimy do tego momentu, kiedy się trzeba zastanowić. Mamy wartościowy budynek, ale z drugiej strony mamy plany przestrzenne. Po co się robi plany przestrzenne? Przede wszystkim po to, żeby uspokoić inwestorów dookoła, że nic niepokojącego tam nie powstanie. Po to, żeby uszanować pewne zasady budowania osi widokowych. Po to, żeby także uszanować w tym przypadku zdanie konserwatora zabytków, które przypominam jest pozytywne. Wprowadzając do planów przestrzennych pewne regulacje, robimy je ogólnie pod każdą potencjalną inwestycję. Czasami jednak zdarzają się inwestorzy, można by powiedzieć, lekko szaleni, którzy chcą wykroczyć poza te normy, ale po to, żeby coś wnieść pozytywnego, a nie żeby coś zrobić negatywnego z tkanką miejską. I tutaj pod tym względem wydaje się pozytywną furtką właśnie osławiona usława Lex Developer, która o tyle zabawnie, że miała zapewnić akurat mieszkania tanie, budowane zwyczaj na terenach kolejowych pod miastem, a nie w jego ścisłych granicach. No ale z tym tematem musi się zmierzyć Rada Miejska, bo to ona podejmuje decyzję, czy w ramach Lex Developer odejść od zapisów planu przestrzennego. Ja jeszcze wam nie powiem, jak będę głosować. Na początek zamierzam wysłuchać wszystkich argumentów na Komisji Architektury i Planowania. Następnie wziąć udział w dyskusji, która odbędzie się już na zgromadzeniu Rady Miejskiej, prawdopodobnie w przeciągu kilku tygodni. Ale interesuje mnie, co wy właściwie sądzicie o tym projekcie. Czy on jest fajny, wam się podoba, czy może wam się nie podoba, albo wam się podoba, ale uważacie, że jednak plany przestrzenne są ważniejsze co do zasady. Czekam na wasze komentarze, piszcie, co myślicie o tej wieży Misztala. Zapraszam was także do subskrybowania mojego kanału. Na nim zawsze przypominam informacje o architekturze i infrastrukturze, która powstawała, powstaje i powstawać będzie na terenie naszego miasta. Dzięki za oglądanie. Cześć!